koniec rozstanę się z tym telefonem być może. Tak? Znaczy, są porcje. Ważne, żeby mieć osoby, które ci słuchają. Gwiazda Wieczoru Galaxy S4. Najciekawsze urządzenie, bo to już nie telefon Samsunga, nazywamy go towarzyszem życia. Lekki, smukły, 7,9 mm. Nie wiem, które jest lepsze zdjęcie. Super display AMOLEDowy, naprawdę niesamowicie widać na nim kolory, naprawdę niesamowicie widać na nim zdjęcia. Gorilla Glass oczywiście, czyli potrzeba na nim usiąść, to się da złamać, ale trzeba się postarać. 13-megapikselowa kamera, dużo większa kreatywność, dużo więcej przyjemności, rozdaje telefon, proszę mnie słuchać. To, co jest ciekawe również, to dual camera, można zrobić zdjęcie, robiąc zdjęcie, będąc na nim. Bardzo dużo ciekawych funkcji. To jest funkcja, która mi się najbardziej podoba, drama shot. Ja wolę drama shot bardziej, jak ktoś skacze do wody i widać wszystkie ujęcia. To, co widzimy, to jest group play. Dla osób, które mają S4, niedługo wszystkie telefony Samsunga będą mogły grać tą samą muzykę razem z jednego źródła. Zdjęcia dzielić. To co jest ciekawe, ilu mamy narciarzy? Jak są zmarznięte ręce, to ciężko odebrać telefon, prawda? Szczególnie w rękawiczkach, AirView powoduje, że możemy odebrać telefon takim ruchem ręki, tak? I przebijać strony nie dotykając ekranu, nie zdejmując tych rękawiczek. Przechylając. Smart Pause. Dla osób, które lubią oglądać wideo i nagle ktoś im przerwie, można się odwrócić. To co również mamy, to tłumaczenia. I to jest taka, ja chciałem powiedzieć takiej jednej rzeczy, że tłumaczenia w ogóle istnieją już prawie przez jakiś czas, ale jest to pierwszy telefon, który pozwala nam naprawdę na szybko tłumaczyć. Przydaje się w takich miejscach jak francuska restauracja, gdzie nie ma żadnego innego języka i osoby, która jest w stanie mówić w innym języku niż francuski. I ten jest dla francuskiego, jest w stanie dzięki telefonowi na żywo sobie przetłumaczyć, o co chodzi. Ten telefon też, jeżeli chodzi o tłumacza, ma taką funkcję, że wysyłane SMS-y tłumaczą się automatycznie na inne języki. Tak, na polski też? Na polski już niedługo. Na razie najważniejsze języki świata, nie wiem, czy będę jeszcze nie należy. Polski jeszcze nie tam nie kwalifikuje. Ale już niedługo będzie to dostępne. Proszę Państwa, najciekawsza aplikacja według mnie osobiście dla osób, które dbają o zdrowie, albo tak jak ja, kupują dużo gadżetów, żeby dbać o zdrowie, a kształt pozostaje ten sam. S-Health, aplikacja, która pomaga nam mierzyć to, co wkładamy, mierzyć to, co zużywamy ćwicząc, przy pomocy akcesoriów, waga Samsunga oczywiście, która się sprzęży z telefonem, opaska do mierzenia pulsu, naprawdę można dużo zrobić. Ja z pewnością to jak znam siebie, kształtu nie zmienia, ale będę czuł się, że idę we właściwym kierunku.